I chciałbym zacząć od pana Jacka Murańskiego, ponieważ nie ukrywam, zaskoczyło mnie to, że po tragedii, która się panu wydarzyła w rodzinie, tak szybko zdecydował się pan wrócić i być w internecie i walczyć w tym turnieju. I chciałem zapytać o motywację. Skąd taka decyzja? Ja może skorzystam z okazji. Chciałbym podziękować Federacji High League za bardzo godne zachowanie, za uczczenie minutą ciszy o pamięci mojego syna, jak również publiczności High League'a, która zachowała się przed tą szóstką bardzo godnie. Dziękuję bardzo z całego serca. To było bardzo dla nas ważne, dla mnie i dla żony. Dziękuję wam bardzo. A Mateuszu, wracając do twojego pytania, to ja tu jestem po to, żeby wygrać ten turniej, a gdy go wygram, to żeby dedykować go pamięci mojego syna. Dlatego tu jestem. To jest ten podstawowy powód. To jest ten podstawowy powód. Myślę, że to wyczerpuje w całości twoją ciekawość. Uzasadnioną zresztą, ale tak, jestem tu po to, żeby to wygrać. I mam zamiar popsuć te kursy bukmacherskie i zdetronizować tego faworyta, ale to dopiero w grudniu. Natomiast widzimy na pana ręku jeszcze jest stempel, jaki to bardziej zaawansowany. To jest po tej operacji, którą poszedł w marcu. Do kiedy trzeba to trzymać i jak będzie długo mógł się pan przygotowywać do tego turnieju? To już jest na szczęście proces rehabilitacji, więc tak, operacja rekonstrukcji więzadła, rekonstrukcji więzadła była dokładnie 3 marca. Termin kończy się rehabilitacji i pozwolenie na zdjęcie ortezy mam od doktora Filipa Dąbrowskiego, który tę operację przeprowadzał. Mam wyznaczony na 3-4 czerwca, więc od tego czasu mamy około 10 dni na przygotowania. Chciałem zapytać, bo tutaj mamy aż 7 potencjalnych rywali pana Jacka. Czy uważacie, że to 10 dni wystarczy, by przygotować się na każdego z was? Tutaj każdy może odpowiadać tak, jak tylko chcecie. Tak, ogólnie dzisiaj będzie troszkę wolna amerykanka, więc jeżeli będziecie czuli, że to jest coś, co was dotyczy, albo chcecie zabrać głos, to zróbcie. Jest was po to tutaj 8, żebyście wszyscy pogadali, bo tak naprawdę nie wiemy, kto z kim spotka się w klatce. Nikt nie poczuł się wywołany do tablicy, Marcina. To ja może zacznę. Moi drodzy, przede wszystkim chciałbym wam dzisiaj przekazać 3 bardzo ważne kwestie i wypowiedzieć się na 3 tematy. Są to jakby takie moje wewnętrzne 3 odrębne panele.